Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 38 już odcinka podcastu Pan Grono o stylu. I tak jak obiecałem jakieś parę tygodni wcześniej, dzisiaj mamy podcast z moim krawcem Sebastianem Żukowskim, który ma pracownię przy ulicy Andersa w Warszawie. Sebastian ma ponad 23-letnie doświadczenie. Zaczynał, kiedy jeszcze mieliśmy Polską Rzeczpospolitą Ludową. No i trochę opowiemy o tym, jak to było kiedyś, a jak jest dzisiaj. Opowiemy o różnych stylach krawiectwa i przede wszystkim, jak zachowują się jego klienci, jak tłumaczy, dlaczego rzeczy szyte na miarę są takie drogie, dlaczego poświęca się im tyle czasu i przede wszystkim, dlaczego rzeczy szyte na miarę są rzeczami niepowtarzalnymi. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Cześć Sebastian. Cześć. Sebastian jest, krawcem, jest też moim krawcem. Ma swój zakład w Warszawie na ulicy Andersa. Sebastian, powiedz, ile ty w ogóle lat już jesteś krawcem? Za 23. 23 lata. Powiedz mi, jak w ogóle to się zaczęło, że zacząłeś być krawcem? Jak ten pomysł się narodził w twojej głowie? Bo to taki, dosyć nietypowy zawód w dzisiejszych czasach. To nie jest nietypowy zawód. To jest zawód najbardziej stary, jaki istnieje. Od zarania dziejów ludzie się ubierali i dbali o to, żeby wyglądać jakoś lepiej, ubierając się. Więc jakby historia długa nie była, i to zawsze jakiś krawiec tam musiał funkcjonować, albo wielu krawców. To nie jest jakaś dziwna profesja, ani teraz wcale taka zaskakująca. Może dzięki fabrykom odzieży została trochę zepchnięta w cień, ale nadal są jeszcze klienci, którzy wymagają od siebie i od swojego wyglądu dużo więcej i do tego potrzebują krawców, ponieważ żadna masowa produkcja nie zastąpi wysokiej jakości odzieży. No to na pewno, ale kiedy zdecydowałeś się właśnie, że to będzie krawiectwo, będzie twoim zawodem, To musimy się cofnąć do szkoły podstawowej, gdzie rozwijały się moje umiejętności i wrażliwości estetyczne. Kiedy zacząłem dostrzegać, że sprawia mi przyjemność patrzenie na osoby, które umieją się tak skomponować swój ubiór, że sprawia mi to patrzenie na to radość. A jakie to były lata? To wtedy były jeszcze lata PRL-u, prawda? I wtedy... To jest chyba PRL-u i początek przemian. U nas w podstawówce były kioski, w których dzieci kupowały kolorowe pisma z jakimiś gwiazdami amerykańskimi, typu Tina Turner i Madonna, co wykrzywiało jakby trochę postrzeganie wyglądu. No właśnie, no bo ludzie jednak na ulicy zupełnie inaczej wyglądali niż ci w tych zachodnich gazetach. Tak, zakochiwali się w gwiazdach, które mogły sobie pozwolić na wyglądanie ciekawiej i inaczej. Ale są też, znaczy były przykłady takich dzieci, które sobie same adoptowały odzież do jakby, żeby wyglądać podobnie jak te gwiazdeczki z tych pisemek. Ja sam pod koniec szkoły podstawowej kradłem ojcu, bo już byłem kawał chłopa, kurtki skórzane z szafy, w których on już się nie mieścił, a miał je tam schowane. I na przykład obcinałem rękawy, malowałem, naszywałem na nich jakieś emblematy, zwężałem sobie spodnie, bo moja matka miała, w ogóle większość matek wtedy miały maszyny w domu. No tak, moja mama do dzisiaj ma. No więc właśnie, i one, ponieważ jakby odzież się naprawiało, albo się przerabiało, kiedy dzieciak rósł, albo dostawało się od sąsiadki, czy ciotki, czy kogoś znajomego odzież po ich tam dzieciach, które wyrosły, wymieniali się ludzie ciuchami.
No i trzeba było te rzeczy adaptować do rozmiarów, długości nogawek, obwody, inne takie rzeczy. No i też dzięki temu nauczyłem się widzieć i tworzyć. Już w podstawówce jakieś takie miałem zapędy, żeby coś z czegoś zrobić. Zawsze potrzebowałem coś mieć swojego innego niż wszyscy. Nigdy nie potrafiłem się dopasować, wbić na przykład w mundurek szkolny. Mhm. Proszę wyobraź sobie, że u nas były w szkole mundurki szkolne do jakiegoś czasu. No właśnie, ja tego nie miałem na szczęście. No tak, no wyobraź sobie, kołnierzyk był przypinany guziczkami biały, a bezkołnierzykowa koszulka była wymogiem do noszenia z jakąś tarczą na brzegu, rękawa. No więc nawet jeśli chodzi o te koszulki, to sobie można było w domu te koszulki pozmieniać, tak, że każdy miał po swoje moją ubraną tą koszulkę i żadna dyrekcja nie mogła z dzieciakami nic zrobić. No więc ja też takie miałem wybryki, że wydziwiałem z tymi koszulkami. Czyli już wtedy mamie zabierałeś maszynę do szycia i próbowałeś coś robić ze swoimi ubraniami. Raczej zabierałeś, raczej z nią negocjowałem, kto może się do niej tam przysiąść, bo to były takie czasy, że każda rzecz w domu była raczej chowana przed dziećmi, żeby nie zepsuli. Także to ja musiałem mocno tam z matką współpracować, żeby w ogóle mieć dostęp do maszyny, bo jak się maszyna zepsuła, to problem. Awantura. I co, już po podstawówce stwierdziłeś, że właśnie chcesz być krawcem, że radość ci sprawia? Nie, ja stwierdziłem, że chcę być artystą i będę malował, robił zdjęcia, że będę rzeźbił, nie wiem, coś takiego. No, ale ponieważ zawsze tworzyłem coś rękami, kleiłem modele, latające modele, kartonowe modele. No, wtedy były takie gazetki z kartonowymi modelami. To był chyba mały modelarz, coś takiego. Dokładnie. To ja to sklejałem z tatą. Mam jeszcze do dzisiaj. A ja? No właśnie, ja ten oddałem jakimś tam znajomym na strych i tam sobie gdzieś leżą. Ale faktem jest, że ja sam do tego doszedłem. I tam z rodzicami nie kleiłem. Ale miałem warunki na szczęście w domu, bo dość duże mieszkanie było. I miałem taki wielki stół. Siedziałem wieczorami po szkole i modelowałem po prostu. Bez przerwy coś dłubałem rękami. Tu sklejałem, tam wycinałem nożyczkami, bez przerwy coś robiłem. Nie bawiły mnie latanie po podwórku na przykład i za piłką kompletnie. Grałem, sportem się interesowałem w szkole i z kolegami jakby jako towarzysko, ale nie potrzebowałem niczego innego, jak wrócić i coś zmontować. Interesowałem się elektroniką też przez jakiś czas, chemią, mieszałem różne odczynniki. Generalnie tworzenie czegoś z niczego. Taka siła, która zostaje ci w głowie i męczy. Jak nie zrobisz czegoś, to czujesz się niespełniony i nieszczęśliwy. Tak ja mam. No więc jeśli chodzi o tą artystyczną stronę, to się ta sytuacja nie dostałem się do szkoły plastycznej, bo tam czegoś nie dorobiłem, nie dopilnowałem, nie udało się, nie pamiętam właściwie dlaczego. Ale wcale nie żałuję, bo że dostałem się na praktyki do wybitnej wtedy pracowni w Gdyni. Krawieckiej. Ręcznego krawiectwa, tak. I najpierw to byłem wściekły właściwie, że muszę. Ale jak zobaczyłem to, co tam się tworzy, dotknąłem tych materiałów, zobaczyłem, jak można formować materiał i jaki on jest piękny, jakie są efekty tego, to zakochałem się w tym po prostu. No, a te tkaniny jeszcze wtedy nie były takie jak teraz. No nie. I to były raczej polskie tkaniny, były prawda? Dobre. Nie. Masz rację, bo jak trafiłem naprawdę do ekskluzywnego lokalu, jak do jakiegoś tam krawca, pana Zbigniewa, co tam poprawki robi, to nie było. To ja trafiłem do salonu mody najlepszego w Trójmieście właściwie. Najdroższego, w najwyższej kategorii. Właścicielem tego lokalu był prezes cechu krawców w Trójmieście. Więc to było najwyższe możliwe miejsce do nauki. A byłem wcześniej w kilku pracowniach, które były takie sobie, jakieś mundury szyły, takie nic ciekawego. Ale tu chodzi o to, że mnie interesowało tworzenie, a nie zszywanie szwów. Bo
praca na zasadzie usiąść do maszyny i już jej ręka albo boki, albo z szyi jedną część z drugą częścią, to nie ja. Ja uciekam od takich prac. Ja nie lubię robić twórczych rzeczy, które są nie tworzą niczego wielkiego. Nie mam nad tym, nie mogę nad tym zapanować. A tam już mogłem sobie kombinować z kieszenią, z klapą, z formą barków, z kierunkiem układania się materiału. Czyli, przepraszam, wtedy, jeśli chciało się być krawcem, to po prostu szło się do zakładu krawieckiego i tam uczyło się od samego mistrza. Były zakłady, które przyjmowały uczniów i to były stopnie. Uczeń, czeladnik, a potem mistrz. A jeszcze wcześniej stażysta między uczniem a czeladnikiem. I też było to podzielone na damskie i męskie krawiectwo. To było bardziej zróżnicowane i bardziej precyzyjne wszystko. Okej, okay, ja myślałem, że po prostu były szkoły krawieckie. Szkole krawieckiej uczysz się teorii i tam byłeś tylko na początku 3 dni, a potem tylko 2 dni w tygodniu. Aha, czyli też chodziłeś do takiej szkoły. Tak, ponieważ tak był system skonstruowany, że musiałeś w państwowej szkole dostać dokument uprawniający cię do wykonywania zawodu. Nie wystarczył dokument z cechu. To musiało być razem. No i cechy współpracowały, znaczy cech i pracownie krawieckie współpracowały ze szkołą. Ja, wyobraź sobie, byłem w ostatniej klasie krawieckiej, jaka w ogóle w Polsce była. I byłem jedynym facetem na całym roku. No właśnie, to mnie też się interesowało. A w ogóle... Ostatnia klasa krawiecka. Potem już nie ma, już są tylko w zawodówkach klasy dla szwaczek, a potem są już technika dla technologów. A to był przełom w Polsce w zasadzie tych... kiedy kończył się PRL i zaczynała, no można powiedzieć, taka wolna Polska. Tak, dokładnie. Ustrój się zmieniał. Wszystko się zmieniało i ktoś wtedy zadecydował, że w tej nowej rzeczywistości nie trzeba rzemiosła. Nie tylko rzemiosło krawieckie zostało usunięte z nauczania powszechnego, też inne. Kowalstwo, jakieś takie metalurgiczne sytuacje, drewno podobne. Naprawdę wiele, wiele branży tych szewskie klasy też nie. Ale to co, to wtedy wszyscy myśleli, że skoro otwieramy się na zachód, to będziemy już wszystko produkować nowocześnie w fabrykach taśmowo? Nie, oni chyba wykombinowali, że będą wszystko sprowadzać właśnie. Krawców z zachodu. Albo ciuchy nie od razu gotowe. Tylko produkty gotowe, tak. No ale... Nie wiem, kto na to zdecydował, ale to jest okropne i nawet w tej chwili niedawno rozmawiałem z krawcami z cechu, którzy są bez... Oni mają już lata swoje. To już są w schyłku życia ludzie i oni pytali się polityków, czemu nie uruchomicie tych krawieckich klas, albo przynajmniej jakichś wielozawodowych klas dla młodych ludzi, żeby mogli się uczyć jakiegoś fachu, który jakąś przyszłość im da, nie tam siedzenie na kasie na przykład, czy przykładanie towarów z półki na półkę, czy jeżdżenie samochodem. No to chyba problem jest w całej Europie, w ogóle na całym świecie, że brakuje krawców. Z tego co wiem, to można się uczyć chyba we Włoszech tego zawodu. Są jakieś szkoły, a w Polsce? Są szkoły, które są sponsorowane przez producentów odzieży. Dokładnie. Materiałów. Mhm. Materiałów, nawet nie odzieży, tylko materiałów. No tak, a we Włoszech tam jest dużo tkalni. Tak, ale kultura włoska wymaga od Włocha, żeby ładnie, dobrze wyglądał, interesował się tym swoim wyglądem, więc to naprawdę. No właśnie, do Włochów to jeszcze wrócimy, ale powiedz mi, bo za czasów PRL-u dużo osób miało swoich krawców, szyło sobie ubrania. Ja mam na przykład swojego wujka, który no i już ma jakieś 70 lat i on całe swoje życie właśnie miał swojego krawca, szył zestawy koordynowane, garnitury. Nigdy chyba nie kupował gotowych rzeczy, a dzisiaj się to jakoś zmieniło. Powiedz mi, jak możesz porównać w ogóle to, co wtedy było, kiedy zaczynałeś, a to, co jest teraz? Kto szyje? Czy wcześniej ludzie lepiej wyglądali? Czy raczej teraz wyglądają lepiej? Jak to wygląda twoim okiem?
To nie jest kwestia, czy lepiej, czy gorzej, tylko znaczy jakość ubrań na pewno jest w tej chwili gorsza. Ale słuchaj, czasy wtedy były takie, że nikt nie atakował cię z każdego konta reklamą produktu. Mhm. Na przykład nowej kurtki, nowego jeansu, czy tanich jakichś spodni, czy kapelusza. Każdy, kto chciał się ubrać, musiał to sobie sam zorganizować w rzeczywistości, która była dostępna. Mhm. I to nie była dostępna w tak dużej ilości, jak w tej chwili. Nie był rynek zalany tanią masą taniej odzieży, tylko odzieży się szukało, odzież się komuś sprezentowało albo robiło sobie przyjemność z ubierania się. Ktoś dobrze ubrany to był człowiek, który sobie na to odłożył pieniądze albo był dobrze sytuowany i kulturalny. Odzieżą informowałeś otoczenie, że pochodzisz z dobrze sytuowanej rodziny albo, że jesteś po prostu człowiekiem kulturalnym bardzo. I no taki... to akurat dzisiaj poniekąd zostało no, nie, w niektórych nie, kręgach. Bo bardzo wiele kręgach. Osób dzisiaj nie potrzebuje się dobrze ubrać, żeby czuć się bardzo dobrze w swoim niedobrym ubraniu. No niektórzy wolą się tylko drogo ubrać, a niekoniecznie dobrze, no ale to już jest, zależy co komu się podoba. Ale to chciałbyś no też... No tak, ale to... Mhm. Czy drogo, czy to... Ceny nie mają znaczenia, bo możesz się dobrze ubrać i wyglądać na drogo ubranego w sposób tani w zasadzie, bo tak jak mówię, jest masa miejsc, gdzie możesz sobie te używane... A, no dokładnie. Odzież ogarnąć i ją sobie przerobić na przykład. Jeśli masz na tyle wyobraźni i kogoś, to ci to dobrze zrobi, możesz też po prostu trafić na jakichś wyprzedażach czy w jakichś miejscach, gdzie są rzeczy skądś tam zwiezione, wybrać sobie coś i też się uda, tylko trzeba mieć wiedzę. Mhm. No trzeba trochę na to czasu poświęcić, a powiedz mi, naprawdę, w tym zakładzie krawieckim, w którym zaczynałeś swoją przygodę, powiedz mi, jaki był przekrój klientów? Kto tam przychodził? Czy to byli normalni ludzie, czy to raczej były jakieś osoby, na przykład gwiazdy telewizji, politycy? Czy no, ktoś raczej z takiej wyższej sfery? Wiesz co, zawsze się no, nie wnikało się jakoś za bardzo głęboko. Oczywiście no, najczęściej to są ludzie, którzy są dobrze sytuowani no i znani rzeczywiście. Albo to był właściciel jakiejś cukierni, w której pół Gdyni się ubiera, je ciastka i kupuje torty, albo jakiś dobry lekarz, albo... No generalnie osoby, które którym się w życiu powiodło i są dobrzy w tym, co robią i dzięki temu stać ich i chcą wyróżniać się i lepiej wyglądać. Zawsze to byli wojskowi na przykład, oficerowie. Szyłeś też mundury na przykład tam? No zdarza się, że potrzeba i mundur uszyć. No to jest oczywiste. Bardzo wiele żołnierzy no nie może sobie znaleźć nawet w tej chwili munduru na swoją sylwetkę. Mhm. Albo jak już coś dostaną, to jest za małe, albo za duże, albo po prostu wygląda tragicznie. Był ostatnio u mnie człowiek, i to znowu wracam do dzisiejszych czasów, który w jakiejś historycznej kampanii jest i ubiera się w odzież, która... jakoś tam inscenizację. Aha, rekonstrukcję. Tak. Rekonstrukcję ogarniają, no i facet ma super figurę, wysportowany, wysokie barki, a jakaś tam firma wojskowa mu uszyła coś, co w ogóle mu nie leży. Próbował to u mnie nawet poprawić, ale to już było źle skrojone. Dzwonią też do mnie wysokiej rangi jacyś wojskowi, którzy błagają, żeby uszyć, dostali jakiś pieniądz na uszycie, ale nie dość duży. Potem, a to, co oferuje im wojsko, to nie leży. No więc to jest, bez przerwy jest ten problem. To jest normalnie. Wtedy było to samo. Jakość produktu wymaga czasu i jakby poświęcenia temu tematowi. Nie możesz masowo uszyć wielu nagle mundurów do całego wojska i każdy będzie zadowolony. Nie da się. No dokładnie. A wtedy jakie to były najczęściej realizacje? To było jednak więcej garniturów czy takiej odzieży codziennej? A jeśli garnitury, to jakie to były garnitury? Ciekaw jestem, jaka wtedy była moda. Czy jeszcze to pamiętasz w ogóle? Pamiętam.
Pamiętam oczywiście, że to wiele się nie zmieniło, tyle że materiały były bardziej siermierzne, bo to faktycznie były bielskie wełny na początku. Dopiero u Wiśniewskiego w tym zakładzie najwyższej jakości, do którego trafiłem w trzecim roku mojej nauki, tam poznałem materiały jakości skabala. To był pierwszy skabal, jaki w życiu widziałem i dopiero wtedy zobaczyłem, jak pięknie może garnitur wyglądać, jak może leżeć i jakie są piękne wzory, kolory i w dotyku, jakie one są przyjemne, te materiały. Do tej pory pracowałem na naprawdę siermierznych materiałach. I nikt mnie jeszcze do tego nie uczył jakości produktu. Ja musiałem się sam interesować tematem i doszukiwać, dopytywać. No i sam się uczyłem tak naprawdę, bo ci krawcy, to z nimi pracowałem, to też były już dziadki. Mhm. I tam mieli jakieś tam swoje opowieści z mchu i paproci o jakichś tam klientach i klientkach. Do tej pory znam takich krawców starych, którzy mają różne historie i opowiadają je przy każdym naszym spotkaniu. O jakichś krawcach, którzy na przykład przyjmowali klienta, który był bardzo męczący. Mhm. Zawsze mu coś nie leżało. I tam piątym razem szef idzie od tego klienta z tą kapotą do tego krawca, co to szył i mówi, wiesz co, nienawidzę go. I rzuca tą marynarką w kąt. Nie? Gdzie najdalszy kąt w pracowni, gdzie już tylko leżą pajęczyny, mhm, i jakieś tam ścinki. I zapomina o tej marynarce. Za tydzień przychodzi ten klient i szef się podchodzi do krawca, pyta, panie krawiec, gdzie ta marynarka jest, to tam wtedy przyniosłem. No rzucił pan ją w ten kąt, tam leży. No to ten szef wie, że to marynarka. Strzepuje te pajęczyny, oczyszcza, nie, z tych wszystkich tam mchów tam i tych kurzów. Idzie do klienta, a klient ubiera marynarkę, patrzy w lustro i mówi, no widzi pan, o to mi chodziło. To chyba to mi już to kiedyś opowiadałeś, ale to dobre jest. No. No. O, ciekawe, czy na mnie to kiedyś zastosowałeś. Nie zastosowałem, bo jeśli coś u ciebie nie było nie tak, to ja było nie tak. Nie no, żartuję, ale u mnie też się sylwetka bardzo często zmienia, więc pomiędzy jedną przymiarką a drugą rzeczywiście może być jakaś różnica we mnie, a nie w marynarce. No ale tak, to... ja też wiele rzeczy zostawiam tobie, żebyś ty albo zaakceptował, albo powiedział, że to byś zmienił, bo możesz według mnie wyglądać dobrze, a sam się czuć niekomfortowo. A to do tego jeszcze, do tego tematu, jak my razem szliśmy, wrócimy, ale powiedz mi, jakie wtedy były, w tych latach, kiedy zaczynałeś, jakie to były garnitury? To były garnitury na trzy guziki, czy bardziej jakaś klasyka? Jak to wyglądało? Jak było wyglądało dopasowanie wtedy garniturów? Tak, wysokie były, nawet na cztery guziki były. Aha. W 90-tych latach w pewnym momencie. Ale... No tak, 90-te lata, no to tak, to tak, wtedy nie były najlepsze duchy. Lata, jeśli chodzi o estetykę. No nie o garnitury, nie. Jeśli o dyskotekę, to tak. Tam nie, estetykę. Ja wiem, ale mówię o estetyce garniturów. Aha. Bo o garniturach chodzili ludzie eleganccy, mhm, no nie? Którzy sobie szyli na przykład garnitury i tam zażyczyli sobie garnitur na trzy guziki z wysokim jeszcze kamizelką, która była jeszcze wyżej. Ale na przykład w modzie takiej młodzieżowej, muzycznej, to było szaleństwo. Słuchaj, to tam to w cekiny jakieś, wiesz, irokezy, bransoletki na całe ręce do łokcia, buty. No, lata 90. teraz wracają. Trochę ta obciachowa moda, jest... która każdy myślał, że wszyscy po prostu rzucimy ją w niepamięć, ona wraca. Ja zauważyłem, że w ogóle jest taki trend, że co chwilę się powtarza. Jakby no dokładnie. To jakieś pokolenie wraca do dziadków. No dokładnie. Dziadki, a teraz... jak do rodziców. Rodzice się opatrzyli, ale dziadki byli interesująco ubrani. Tak jak nasze pokolenie w tej chwili zachwyca się dziadkami naszymi, którzy byli właśnie ubrani w elegancko. Boję się, że na przykład patrząc na mnie, na ciebie, jak się ubieramy, nasze dzieci albo to pokolenie po nas będzie na nas patrzyło. Nie, to takie było, tak jak tata, to ja nie chcę wyglądać, mm-hmm, ani jak wujek, ja sobie popatrzę jak dziadek. No i znowu się cofnie do lat 90., tak jak to teraz jest. No, sporo młodych osób, jak zaczyna swoją przygodę z modą klasyczną, to właśnie ubiera się nieco dziadkowo na samym początku. Brakuje im trochę luzu. Tak. A powiedz mi, czy w ogóle zawód krawca, czy to jest trudny zawód?
Jak, czy możesz to wejść? To jest niewdzięczny zawód w tej chwili mocno. A trudny jest, nie wiesz, dla kogoś, kto sobie radzi świetnie, ma wyobraźnię i manualnie jest uzdolniony i faktycznie może sobie poradzić, że nie denerwuje go na przykład długo tam szycie jakiegoś poprawianie przez te prucie, znowu poprawianie. No to nie jest trudne. Ale rzeczywiście, żeby coś nie było trudne, to musisz masę czasu spędzić na tym, żeby to nie było trudne dla ciebie. Czyli musisz masę rzeczy uszyć. Musisz dużo błędów popełnić i dużo razy musisz usłyszeć od innych ludzi, że coś jest źle. I masz to widzieć, że jest źle. Ja często spotykam krawców, którzy nie widzą, że źle szyją. Widzę klientów, którzy ubierają źle leżące marynarki i oni nie widzą, że one źle leżą. Nie rozumieją, dlaczego mieliby zapłacić więcej za coś, żeby leżało lepiej, skoro to i tak dobrze leży. A widzę, że jest tragicznie. No to trudne jest. Trudne. No, trudne jest. Rzeczywiście. Ale jak masz świadomość tego, co robisz i wiesz, co robisz, to już przestaje być trudne. Granie w piłkę też jest trudne dla kogoś, kto ma dwie lewe nogi, ale dla takiego wybitnego piłkarza, jakiegoś tam Ronaldo, to już nie jest trudne. No tak, po pewnym czasie praktyki no na pewno niektóre rzeczy wychodzą łatwiej, ale powiedz, czy może na przykład... Może być mu potem trudno, bo mu się zestarzeje i tam już nie będzie miał tyle siły i pary w nodze, to będzie mu trudniej kopnąć, nie? Ale... No to na pewno i starszemu krawcowi będzie trudniej nawlec... Ale my nie zagramy jak Ronaldo w piłkę, choćbyśmy nie wiem ile ćwiczyli, więc dla nas to jest trudne. Mhm. A są ale takie... faktycznie trzeba... poświęcić masę czasu. Ja poświęciłem pół życia mojego i wiele pracowni odwiedziłem i pracowałem z wieloma ludźmi, pracowałem z projektantami, pracowałem z technologami, pracowałem w sklepie odzieżowym przez chwilę, żeby zobaczyć, na czym polega obsługa klienta i jak klient reaguje na różne moje sugestie. Mhm. Więc musisz poświęcić masę czasu, jeśli chcesz być dobry, żeby się nauczyć. Nie można zostać dobrym krawcem po kursie krawieckim. A są jakieś elementy, które nawet po tylu latach są dla ciebie trudne albo są dla ciebie wyzwaniem? Czy to... Każde wyzwanie jest dla mnie kwestią wyzwania do rozwiązania problemu. Problem do rozwiązania, a nie ma taki problem, który bym nie rozwiązał, więc może to najwyżej trochę dłużej czasu. Zdanie. Może jeśli mi klient daje czas i nie robi awantury, że ile on musi czekać na to, a zwykle jest tak, że moi klienci mnie znają i jak ja mówię, że to musi potrwać, to musi potrwać, bo to nie jest piekarnia, że ja wkładam do pieca, wyciągam gotowe. No właśnie, jakieś takie realizacje, które były dla ciebie wyzwaniem, musiałeś na to poświęcić dużo czasu, może coś takiego ciekawego, czego wcześniej nie szyłeś. Coś ci przychodzi takiego do głowy? To musisz wiedzieć, że ja zaczynałem w tradycyjnej pracowni krawieckiej, jednej, drugiej, trzeciej i szyłem garnitury, marynarki, spodnie, gdzie już osiągnąłem jakiś poziom naprawdę wysoki, po czym zacząłem pracować z projektantem i przez 8 chyba lat szyłem stroje do pokazów mody dla kobiet, dziewczyn, na scenę. Ubieram artystów, aktorów, piosenkarzy. Sam organizowałem pokazy mody. Szyłem rzeczy, słuchaj, z garnitury szyłem na pokaz mody do Playboya. Jedno ramię było obcięte i bez rękawa całkiem. Był taki wykończony zamkiem błyskawicznym. Mhm. Są gdzieś tam zdjęcia. I wyobraź sobie, że ten model, który ubrałem, miał może 150, może to 60 wzrostu, umięśniony taki. To taki nietypowy na modela z takim wzrostem. Oczywiście, a modelka była od niego głowę wyższa i o 20-30 kilo tęższa, z wielkim biustem i biodrami. Szła na wysokich obcasach i go prowadziła na smyczy. Taki był pokaz. Okay. Taki był występ w Warszawie w klubie Rabiry. Także no, naprawdę niewiele z tej chwili mnie w stanie zaskoczyć. Uszyłem rzeczy z koronek, które były praktycznie przezroczyste. Uszyłem z elastycznych koronek, z elastycznych materiałów, rzeczy dla dziewczyn bardzo skąpe, ubrane takie prawie
Czyli już, dziewczyny, czyli już żadne... Facetów ubierałem w satynowe garnitury, wyobraź sobie. Okej, okay, no to... Ubierałem... To nie wiem, czy chcę sobie to wyobrażać. Krzysztofa Skibę szyłem, mam na ośma kilka moich marynarek. Czarno-czarnych ubierałem do... Czyli nie ma już takich zapytań od klientów, które by cię zdziwiły. No nie. Nie. A powiedz mi, czy tak patrząc przez te lata twojego doświadczenia, czy Polacy teraz coraz więcej szyją, czy raczej tendencja jest raczej w drugą stronę? Nie, nie mogą więcej szyć, bo nie ma więcej zakładów. Mhm. Kiedyś, wyobraź sobie, w Warszawie na ulicy Jana Pawła II było kilkadziesiąt do kilkuset zakładów krawieckich. Mhm. Nie każdy miał zakład kilku krawców i uczniów. Każdy krawiec miał jakiegoś ucznia zawsze. I tam się były sklepy ogromne z tkaninami, w których były kolejki, były ogromne, ogromne... No chyba, chyba jeden się ostał, sklep z tkaninami na Jana Pawła. Nie ma już go. Nie ma już go nawet, widzisz. Tak, już go nie ma. Wyjechałeś, nie widziałeś, nie ma. Nie. Tkaniny w tej chwili w Warszawie, jeśli są sklepy, to są sklepy z tkaninami ze stoków kupowanych we Włoszech. Stoki to są materiały, których już nie użyła fabryka włoska do tworzenia jakichś rzeczy, więc... Odpadki, można powiedzieć. Naprawdę w tej chwili producenci tkanin docierają do bezpośrednio do producentów odzieży. Sklepy z tkaninami są w odwrocie, ponieważ tkaniny nowe, z nowych kolekcji, które są właśnie zaprojektowane, które są zrobione według nowych technologii, są tak drogie, że sklep nie jest w stanie kupić w dużych ilości, żeby leżały na magazynie i czekały na klienta. Dlatego wprowadzono bancze, czyli takie książki z próbkami. Ja też nie mógłbym mieć takiej oferty tkanin, gdyby nie ukłon ze strony producentów do mnie, że czy ja od nich zamówię, czy nie zamówię materiał, że mam od nich propozycję. I oni produkują. Oczywiście nie każdy może dostać taki bancz, ponieważ to kosztuje pieniądze. Ale dobry krawiec, o którym się słyszy i o którym wiedzą znawcy, dostaje ofertę, przychodzi producent, znaczy przedstawiciel producenta do pracowni i pyta się, czy nie zechciałby rzucić okiem i chciałby proponować tym klientom naszych tkanin. No i opowiada o tym, jakie są jakości, jakie cenie, więc to tylko jest dzięki temu możliwość. Oczywiście, kiedy rozmawiamy o materiałach klasycznie czarnych, klasycznie granatowych, klasycznie szarych, dla na przykład korporacji, czy dla jakiejś dużej ilości ubrania ludzi na jakiejś na przykład sytuacji, nie wiem, linii lotniczych, to te ceny i te materiały się kupują inaczej. No tak. Ale to są też, raczej też takie tkaniny, które nie wychodzą z mody, one są cały czas w ofercie. Tak, to prawda, więc te materiały się produkuje w ciągu, ale też jak kupujesz ich więcej, to inna cena. Czyli teraz ludzie coraz mniej szyją, no wiadomo, jest coraz więcej, znaczy no coraz więcej. Ale po prostu... to nie jest wina ludzi, że coraz mniej szyją, tylko rzeczywistości teraz nas otacza. No my jako krawcy nie możemy przecież kupić reklamy w, tym, no tak, w telewizji, no i... czy na ulicach billboardów nie porozstawiam, że jestem krawcą, że na tyle nie uszyję. A gdyby na złowie, gdyby cech krawców nadal uczył uczniów i kultury ubioru ludzi, i zaczęliby ludzie rzeczywiście korzystać z tego, to myślę, że bez problemu. Ale rzeczywistość jest taka, że kiedy potrzebujemy się ubrać, to zawsze jest gdzieś jakiś sklep, w którym za 500 zł kupisz garnitur. No tak. I jak dopóki nie wiesz, czy on dobrze leży, czy nie leży, to szukasz. No i chodzą ludzie po tych sklepach, przymierzają tam te ilości tych garniturów i wybierają takie mniejsze złote z tych wszystkich, którym możliwie jeszcze najlepiej leży, aczkolwiek i tak jest niezadowolony. No, w dzisiejszych czasach mało ludzi chodzi często w garniturach, a jeśli chodzi, no to raczej traktuje to jako taki mundur do pracy. Ale powiedz mi, czy na przykład jeśli trafia do ciebie jakiś klient i pyta o garnitur na miarę, czy często masz takie sytuacje, że musisz tłumaczyć, czym się różni na przykład taki garnitur na miarę, na przykład szyty metodą made to measure, załóżmy w jakimś sklepie sieciowym, a coś takiego od ciebie, no bo na pewno na samym początku są zaszokowani ceną, ale czy często musisz tłumaczyć z tego, z czego to w ogóle wynika? Nie, czasem. Czasem, to nie czyli często. Masz nie, dosyć świadomych klientów. Tak, prawdopodobnie dzięki
moim staraniom, żeby moi klienci głośno mówili o tym, skąd mają swoją odzież i o mojej tam pracy w internecie i mediach społecznościowych i jeszcze i właśnie nie tylko mojej pracy, bo i twojej pracy jako tego propagadora dobrego ubioru, a jeszcze innych osób, które też o mnie pisały. Wiele osób po prostu spróbowało u mnie coś uszyć, żeby zobaczyć, czy ten Żukowski to faktycznie coś tam potrafi. Nie? Mhm. No i potem się okazało, że byli zadowoleni. Nawet jeśli masz w szafie tylko jeden garnitur, taki ode mnie, który dobrze leży, to i tak jesteś zachwycony, że go masz. Zawsze możesz po niego sięgnąć. No tak. A takie okazje trafiają się często. A jak w ogóle wygląda u ciebie taka pierwsza wizyta? Ktoś wchodzi, ma jakiś swój pomysł? Ale poczekaj, wróćmy do tego, bo jak jakoś przyjdzie ktoś, kto nie widzi różnicy między My to Measure a krawiectwem tradycyjnym, to ja muszę mu wszystko wytłumaczyć tak, żeby zrozumiał. No i ta sytuacja wtedy wygląda tak, że nie jest to trudne właściwie. No bo jak made to measure polega na tym, że masz... No właśnie, tak pokrótce, może opowiedzmy o tym. Tak, no. Jest kilka rozmiarów garnituru, które masz do przymierzania dla klientów. Różnej tęgości, wzrostu i w ogóle figurze. I teraz krawiec taki jak ja, czy sprzedawca na przykład, który jest zatrudniony w tym miejscu, musi wiedzieć, co w tym garniturze zaznaczyć, żeby producent garnituru, odnosząc się do tej wzorcowej... Do takiego szablonu. Szablonu właśnie, do szablonu. On nie tworzy czegoś na tego klienta w tej fabryce. To jest różnica, że on nie szyje dla klienta, na klienta. Dokładnie to nie kroi, nie konstruuje na klienta garnituru ta fabryka, tylko nanosi zmiany na szablon. Tak jakby taka wycinanka. Mhm. No ja tak, szablon tam ma załóżmy 5 cm w obwodzie, to tu troszkę tam, dodamy. Załamiesz, tak, tu odejmiesz, tak, i to ma niby tam leżeć. Tymczasem człowiek jest każdy jest inny. Jesteśmy tak różni, że ja jeszcze nie spotkałem dwóch takich samych ludzi, nawet jeśli to byli bliźniacy. I każdy ma coś innego. Albo ma odrobinę niższe ramię, albo dłuższe ramię, albo dłuższą rękę, albo krótszą rękę, albo bardziej z pochyły do przodu, albo ma biodra bardziej do przodu, albo są tacy, co mają biodra do przodu, rękę jedną dużo niżej, a do tego są otyli jeszcze. Albo są bardzo wysocy i bardzo szczupli i mają jedną nogę krótszą. No nie ma ludzi takich samych. Nie można ubrać szablon i go zawsze przykroić do kogoś i będzie dobrze. No prawda. Tak może się ubrać tylko osoba, która rzeczywiście ma regularną figurę zbliżoną do tego rozmiaru jakiegoś wytypowanego, a nie ma tych rozmiarów 500, tylko jest ich tam z 10. Mhm. No tak, a dopasowanie garnituru jest bardzo ważne. A podczas gdy przychodzi do mnie taki Michał Gronowski, który niesamowicie dba o swoją sylwetkę i pilnuje, żeby dobrze i prosto wyglądać. Zawsze mu jest za luźno w talii, bo ma chłop tak, no tak. Blisko, tak jest szczupły w talii przez te ćwiczenia swoje i ma tak wąskie biodra, że no, wszystko, co jest zawieszone u niego na barkach, no to będzie wisiało jak firana w dół. I na taką sylwetkę trzeba zrobić specjalną konstrukcję. No po tej konstrukcji to jeszcze ja muszę to przymierzyć na ciebie i jeszcze nanieść poprawki. No właśnie, może powiedzmy, że mimo tego, że w garniturze nie widać, że ja może jakoś tam ćwiczę czy coś, to jednak gdzieś tam odstaję od takiego normalnego Kowalskiego, który jest szczupły. Tak, ja posłużyłem się twoim przykładem, bo ty jesteś najbliżej w tej chwili i obaj wiemy, o czym mówimy. Bo, ale mam też klientów, którzy są na przykład bardzo niscy i bardzo otyli. I jak on taki otyły, niski człowiek podniesie rękę, to mu rękaw się kończy gdzieś na przegubie. A jak opuści, to spada mu rękaw, to kostek gdzie się palce prawie. No tak, a oprócz tego, że garnitur ma wyglądać, to jeszcze trzeba w nim jakoś się ruszać, prawda? No tak. A to są ludzie, którzy mają interesy, którzy spotykają się na jakichś balach organizowanych przez rady adwokackie. I to figura tutaj nie może być pretekstem, żeby się nie pojawić. Mhm. Albo pojawić się i wyglądać tragicznie. No to więc tacy ludzie potrzebują pomocy. I to nie jest tak, że oni mają jakiś wybór w sklepie. Że oni sobie pójdą, kupią. A poza tym taki dobrze skrojony garnitur, no to potrafi ukryć jakieś niedoskonałości figury. A
Znaczy on, źle ubrany człowiek w niedopasowanym garniturze wygląda tragicznie, więc to z tym ukrywaniem to nie jest tak. Czasami nie ukryjesz swojej otyłości i wzrostu. No tak, ale wyglądasz nieco lepiej. Dużo lepiej. Estetycznie super. Naprawdę wyglądasz dobrze i nic tam się nie marszczy, nic tam nie ciągnie, nic nie podrywa. Nic, a mało tego, czujesz komfort w środku, nic się tam nie męczy. A teraz przyszło mi coś do głowy, bo pewnie obserwujesz Instagrama i widzisz tam, że bardzo dużo osób, a szczególnie osoby, które ćwiczą, na przykład tak jak ja, lubią zakładać takie garnitury, które podkreślają każdy mięsień. I na przykład jak ja wrzucam swoje zdjęcia na przykład w twoich garniturach, niektóre osoby, które no, moim zdaniem się nie znają, mówią, że ja mam za duży garnitur na przykład, że to nie jest mój rozmiar. Co w ogóle, jakie ty masz zdanie na temat takich garniturów, które bardziej wyglądają jak jakieś streczowe dresy? Czy w ogóle wygodnie w tym się chodzi? Czy masz na przykład prośbę od klientów, żeby ich garnitury były jeszcze bardziej dopasowane, jak coś szyjesz? Najbardziej dopasowane garnitury to kobiety zamawiają. One potrafią wytrzymać w garniturze bez oddechu. Mm-hmm. Praktycznie na płytkim oddechu, żeby guzik nie naprężał. A faceci tak naprawdę wystarczy do nich dotrzeć. Oczywiście, że można ubrać się w marynarkę z dzianiny, która jest tak opięta, że właściwie jest rajstopą na tobie. No, ale to jest ich własna, prywatna estetyka. I trudno nawet mi z nią polemizować, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ja tak lubię, tak ja uważam i tak, ale nie da się uszyć z wysokiej jakości wełny, takiej, które szyjemy tobie, albo z bawełny na przykład. Przecież szyliśmy tobie fajne rzeczy z bawełny, która zupełnie nie jest elastyczna. I czegoś bardziej dopasowanego nie można uszyć, żeby to opinało twoje ciało tak, że ty ubierając to możesz tylko stać. Bo już jak wyciągniesz rękę do przodu, to na przykład chrupnie ci w plecach, nie? I trzaśnie coś. Jak się schyli, żeby zawiązać sznurówkę, to pęknie ci szef na plecach dokładnie w środku, ponieważ nie starczy materiału, żebyś ty ręce wyciągnął. No właśnie, ale to wspomniałeś o kobietach. A to kobiety to są inni klienci? Inaczej się zachowują kobiety niż... Kobiety nie są tak masywne, jeśli chodzi o mięśnie. Kobiety, które tak dopasowanie ubierają żakiety, one ubierają rzeczy krótkie i one same są drobne w środku, więc nawet łatwiej im jest wytrzymać w rzeczach dużo takich dopasowanych. Bo jakby prasa, zasięg ruchu już dużo mniejszy niż u faceta, który ćwiczy na siłowni i jest facetem rosłym, no, po prostu. A w ogóle kobiety zamawiają zupełnie inne rzeczy niż mężczyźni? Czy masz też takie kobiety, które na przykład garnitury u ciebie, czy bardziej jakieś żakiety zamawiają, które wyglądają na przykład jak męskie na przykład garnitury? Masz takie zamówienia, na przykład, nie wiem, dwurzędówki? Tak, oczywiście. Że tak. Masz tak, bardzo, ale one takie klasycznej elegancji. One by chciały mieć dwurzędówkę, ale dwurzędówki nie możesz tak dopasować, jak one by chciały, żeby pod biustem na przykład były wybrane dwurzędówki. No nie, one zawsze będą bardziej obszerne. Nie da się wybrać dwurzędówki pod biustem, więc to też jest kwestia tego, czego one oczekują i musimy naprawdę wiele czasu spędzić z damą na rozmowie na temat jej zamówienia, żeby ona zdała sobie sprawę z tego, że niektórych rzeczy no, nie będzie, nie będą tak uszyte, jak ona by chciała. No, po prostu. Więc, ale coraz więcej dziewczyn już naprawdę luzuje, jeśli chodzi o to dopasowanie. I przekładają nad tą dopasowanie i to podkreślenie, że są kobietą i mają talię, nad wygodę. Wygoda jest tutaj nadrzędnym w tej chwili i rodzaj tkaniny. Wysokość i wysoka jakość tkaniny, kolor, przyjemność dotyków tej tkaniny, lekkość i komfort noszenia.
Kobiety uważam, że nie muszą aż tak bardzo dopasowywać swojej odzieży, żeby wyglądać atrakcyjnie. Nie muszą być tak bardzo opięte. Jeśli czują potrzebę opiętej jakiejś garderoby, to są do tego golfy, jakieś sukienki elastyczne i są rozwiązania. Jeśli chodzi o garnitury, garnitur naprawdę nie powinien być tak dopasowany, chociażby chciały, że trzeszczy, że ona jak siada, to już się napina szef na pupie do granic tam jakiejś możliwości. Tej tkaniny, no. Po prostu. A powiedz mi, jakie fasony, kroje, style wybierają twoi klienci, jak się do ciebie zgłaszają? Czy masz jakieś takie ciekawe realizacje, którymi mógłbyś się pochwalić też? Wiesz co, najczęściej to klienci szukają rozwiązań, które sprawią, że oni będą wyglądać dobrze. Już nie mam, może jestem za stary, że nie mam już takich, jak kiedyś, jak jeszcze zaczynałem, klientów typu DJ w dyskotece, który chciał w słowiki koszulę, albo tak jak na te pokazy mody szyłem rzeczy jakieś mocno ekstrawaganckie. Od couture to się mówi. W tej chwili jest to, nie jest już moda od couture, tylko taka bardziej przyziemna. Aczkolwiek czasem pojawi się jakiś artysta, aktor na przykład, i do filmu muszę stworzyć albo do teatru jakąś interesującą rzecz. Na przykład do Lawarnikowskiego, do Aniołów z Ameryki szyłem garnitur. Znaczy to był smoking z materiału właściwie tapicerskiego. Smoking szalowy, fioletowy, metaliczny, który prawdopodobnie w związku z tym, że materiał jest tapicerski, sztuczny, do tej pory funkcjonuje i aktor w tym prawdopodobnie nadal gra i nie zużyło to się zupełnie. A zresztą sztuka nadal jest zestawiana, o ile nie jest w ogóle w obrocie. Okay. Ale no, takie rzeczy szyłem. A garnitury jakie najczęściej? Mam też klientów bardziej wyszukanych, którzy interesują się modą męską i patrzą na blogi i takie jak twoje, albo kolegów twoich z Wielkiej Brytanii, Włoch, Korei Południowej, na przykład Korea Południowa ostatnio jest bardzo prężnym tutaj przykładem na to, że mężczyźni chcą się lepiej ubierać. Spotkałem Koreańczyków na targach Pitiuomo i muszę ci powiedzieć, wspaniałe kompozycje garniturów, pomysły i otwarcie. I chcą faceci w Korei Południowej wyglądać co najmniej tak dobrze jak Włosi, albo lepiej. A wiesz co, nawet to ciekawe, co powiedziałeś, bo bardzo dużo osób, jak robiłem wywiady na targach Pitti, wskazywało właśnie Koreańczyków, że oni wyglądają na targach Pitiuomo najlepiej. I powiedzieli coś takiego, że Korea, ona nie miała takiej tradycji jak na przykład Włosi czy Brytyjczycy i oni czerpią to, co najlepsze z każdego stylu, na przykład trochę z włoskiego, trochę z brytyjskiego, no może trochę z amerykańskiego. To prawda, bo nikt nie chce generalnie kopiować nikogo. Chociaż mam klientów, którzy przynoszą mi zdjęcie z Instagrama jakiegoś tam Włocha czy innego tam kogoś, nawet są przecież dobrze ubrani Szwedzi. Generalnie Europejczycy się ubierają w tych rozwiniętych krajach. I na przykład oni szukają rozwiązań, które sprawią, że zwykłe spodnie będą trochę inne. Trochę inne, inaczej będzie zapięty pas. Trochę w innym miejscu będzie ten pas. Długość nogawki będzie trochę inna. Trochę bardziej inaczej mankiet się układał. Zakładka będzie w tę albo w drugą stronę. Albo komponują tak spodnie i marynarki, żeby były trochę inne. A masz jakieś swoje preferencje na przykład? Co tobie ostatnimi czasy się podoba z takich trendów w modzie klasycznej, męskiej? Podobają mi się te neapolskie rozwiązania i materiały. Bardziej lekkie. Włoski styl. Może dlatego, że zaczynałem się zmieniać klimat i będziemy mieli tutaj Włochy w tej chwili. No bo tak. Kiedy ja wspominam mojego dziadka, kiedy u nas zimy były takie, że się po pas chodziło w śniegu, to mi się podobały płaszcze angielskie, grube,
takiej konkretnej wełny, szerokie klapy, kapelusze, takie fedory, szale, rękawiczki i te garnitury takie angielskie. Wtedy robiło na mnie ogromne wrażenie. Jak się uczyłem w zawodu, to uformowanie tego płótna na wielu warstwach, także ona praktycznie ciężko je było zgiąć w pewnym momencie, jak już było gotowe. Takie było. I na tym się naciągało materiał, też gruby, więc to wszystko, marynarki to były solidne, konkretne rzeczy, które długo, długo nie trzeba było prasować, a po nich znam takich, co po kilka lat nie nosili do pralni nawet. Mhm. Tylko wietrzyli je. Okej, okay. No tak, klimat się ociepla. A teraz mi się bardzo podoba marynarka, która jest lekka. Czytałem w czasie tej mojej nauki o tym, jak Armani udzielał wywiadu i opowiadał o tym, że chciałby właśnie sprawić, żeby marynarki przestały być pancerzem, a zaczęły być takim strojem lekkim, przyjemnym i wygodnym dla właściciela. Więc on pracował nad tym, co mnie zainspirowało, żeby wkłady odzieżowe były jak najwyższej jakości i jak najcieńsze. Można w tej chwili, są takie technologie, które pozwalają stworzyć wkład odzieżowy, którym dysponuję, który jest cieniutki jak materiał koszulowy, sprężysty i oddycha. Ma luźny splot, więc używając niego w odpowiedni sposób, formując, na to nakładając lekki materiał, to jest ostatnio mój konik, bo uszyłem taką marynarkę z 200 razy skręconej nitki Baby Kashmir. Mhm. Taki bardzo delikatny materiał, piekielnie drogi. No i klient zachwycony, ja też po prostu niesamowicie. Facet ubiera coś, co można zwinąć w kulkę w ręku na siebie i to jest garnitur ze spodniami. Mhm. I to leży i wygląda. Z tym, że różnica jest taka, że jeśli szysz takie garnitury, to nie unikniesz puchnięcia na szwach tkaniny. Ona nigdy nie będzie tak idealnie gładka na szwach, jak są te garnitury tradycyjne z grubej wełny, zmiażdżone z ciężkim żelazkiem na parze. Więc jeśli ktoś sobie wymyślił, że można uszyć garnitur tak lekki i nie będzie on się marszczył, to jest w błędzie. No to tego się nie da zrobić. No coś o tym wiem, bo prasowałem garnitur Martiny, mojej żony. I właśnie on był z takiego delikatnego, z takiej delikatnej tkaniny. Tak, tam też jest bardzo dużo tego kaszmiru i no nie da się go wyprasować do końca. A on taki ma być. Mhm. No jak właśnie, niektórzy nie rozumieją tego. Że czasami niektóre tkaniny po prostu mają być pognieciane, nie mają być takie idealne. To nie ma być zbroja. Znaczy to nie jest pognieciane, to nie jest tak, że on jest jakiś wyjęty z gardła, no nie? I założony. No tak, ale mówię na przykład w przypadku bawełny. Mhm. Ale nie może być całkiem taki gładziutki idealnie cały czas, no bo po prostu i jeszcze może to kogoś denerwować, to nie powinno. No, na przykład z Włochem to jest inna rozmowa, on wie i lustra, on się przejmuje czy i tam ciała i było. Ja mam też klientów uświadomionych, ale przychodzi na przykład pan młody z narzeczoną i matką i jeszcze teściową często i zadają pytanie, czy ja mogę pokazać materiały w czystej wełny, wysokiej jakości, które się nie gniotą. Nie gniecie się tylko plastik przecież. Mm. Albo można nakleić na ten materiał wysokiej jakości plastik, czy w postaci klejonki i się nie gniecie. Tylko czy o to chodzi? Czy my chcemy ingerować w strukturę wyjątkowej tkaniny z jednej strony przyklejając ją do poliestru, żeby była gładka? Nie chcemy chyba, prawda? Lepiej nałożyć to na cienkim płótno i pozwolić temu materiału naturalnie wchłonąć wilgoć z powietrza i się trochę spuchnąć w miejscach niektórych, żeby to wyglądało na naturalny ubiór, który jest ręcznie uszyty, a nie narysowany albo zrobione zdjęcie do reklamy czy billboardu, no. Czyli bardziej skłaniasz się ku modzie włoskiej, gdzie to wszystko jest lekkie, takie bardziej naturalne, na luzie, niż takich sztywnych garniturów jak zbroja w stylu brytyjskim. Tak, ale wiesz co, w Brytyjczycy też już nie są tacy. Chociaż no, spotkałem ostatnio krawca, który tam Savile Row
przyjechał, chciał u mnie pracować i mówi, że włoskie krawiectwo zupełnie nie jest cenione w Wielkiej Brytanii, że jest gorszym według nich krawiectwem. No tak, oni mają swoje krawiectwo. Nie wiem, to chyba są jakieś... Dla mnie to są jakieś, nie wiem, takie wojny, nie wiem, kibolskie na tym poziomie, bo to nie jest tak, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. To nie ma w ogóle różnicy. No tak, bo to jest po prostu na inny klimat. Tylko właśnie, Włosi są wychowani w takim klimacie, a Brytyjczycy w takim klimacie. Tu się nie sprawdza, tam się sprawdza. No, to no też kultura noszenia jest zupełnie inna we Włoszech. No to te garnitury są bardziej casualowe, codzienne. A w Wielkiej Brytanii no garnitur jednak musi być bardziej taki, można powiedzieć, symbolem jakiegoś statusu. Przynajmniej tak tak. Status to ja jest to akurat tak wszędzie. Dobry garnitur to w każdym. Tylko, że to... I to już jest historia. Oni tam rzeczywiście latami całymi wypracowywali swój styl. My, jako Polacy, niestety nie mamy swojego stylu wypracowanego, jeśli chodzi o garnitury. Był to styl w latach 20. przed wojną, i kiedy jeszcze było 20-lecie wojenne, to mieliśmy swoje tutaj trzwalnie, swoje tkalnie i swoją kulturę ubioru, która była wysoką kulturą. Na starych filmach widać, jak kiedyś tam na pewno zdarzyło ci się zobaczyć pana Bodo na przykład, jak się spotykali ludzie, jak byli ubrani. I sukienki, garnitury, smokingi, fraki i kultura wysławiania się w wysokiej jakości, buty. Wszystko było na najwyższym poziomie. No i same takie kluby były zupełnie inne często niż teraz. Często lubię takie filmy oglądać. Jeszcze jak byłem i bardzo taki młody, jeszcze się uczyłem jeszcze, to pamiętam te filmy Wabank na przykład, albo aż teraz nie pamiętam. Ale te filmy, które traktują o dwudziestoleciu międzywojennym i jak się nawet uczyłem jeszcze, to się okazuje, że chodziłem do szkoły, która była imienia Reymonta. Władysław Reymont był, wyobraź sobie, noblistą, ale był kraftem zawodu. No, poza tym, że napisał książkę, która mu dała Nobla, to jeszcze udała mistrzowski egzamin, uszył frak. Był krawcem, po prostu. A uważasz, że krawiectwo miarowe to jest zawód, który ma przyszłość? Czy raczej jest to coś, co będzie wypierane przez odzież produkowaną masowo w fabrykach? Ma przyszłość, dlatego że wszystko się nudzi. Jeśli nie zamienimy się w armię bezmyślnych pracowników korporacyjnych, to myślę, że to jest jedna z form wyrażania się. Tak jak w kulturze śpiew, na przykład malarstwo. Nawet jeśli chodzi o samochody, to się produkuje samochody masowo i robi się samochody specjalne dla jakiegoś klienta wybitnego, który potrzebuje czegoś więcej. Dlatego uważam, że to jest genialny mój zawód, kocham go i na pewno nic nie jest w stanie wybić mnie z rytmu, ani zmartwić. Martwi mnie tylko brak uczniów. No właśnie, nie będzie nowych krawców. Ja dla siebie znajdę miejsce na ziemi, gdziekolwiek by to nie było i zawsze będę miał klientów. Ale żal mi, że ten zawód, ja potrzebuję kogoś nauczyć tego, przekazać. A to wymaga, żeby ktoś się poświęcił dosłownie lata całe, żeby to robić. Bo to już jest sposób bycia, sposób życia, pomysł na życie. To nie jest zawód, jak, nie wiem, listonosz. Idziesz do roboty, wracasz do domu. Idziesz pensję. Albo, nie wiem, mechanik samochodowy. No chyba, że mechanizm samochodowy, który tworzy nowe samochody albo remontuje, tworząc jeszcze jakieś nowe rozwiązania. Po prostu to jest zawód mocno twórczy. No tak, i trzeba być tym zainteresowanym, tak szczerze, w pełni. Jeden z moich znajomych teraz szkoli się na krawca. Taki, który pracował w jednym z eleganckich butików w Warszawie. Tylko akurat robi to chyba nie w Warszawie. A tak już
Podsumowując, czy możesz nam powiedzieć, że polski mężczyzna zna się na modzie? To jesteś polskim mężczyzną i znasz się na modzie, więc można tak powiedzieć. A dużo takich nas jest? Do mnie przychodzą tylko znający się na modzie, dobrze znający się na modzie mężczyźni. Jak przychodzą mężczyźni, którzy się na modzie nie znają, to ich uświadamiam i sprawiam, żeby się na tej modzie znali. I wtedy zaczynają się znać. Tak, zaczynają się znać, ale rozumiem, że chodzi ci o to, co widzę na ulicach. Też. Ja bym o tym porozmawiał z kobietami, szczerze mówiąc. Bo kobiety najlepiej mogą powiedzieć o facecie szczerze, jak on tak naprawdę się zna na modzie. A zna się tak na modzie najczęściej, że przychodzi z żoną. No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Czy mężczyźni są ubierani przez kobiety? Nie wszyscy. No, ale to wiadomo. Muszę przyznać, że faceci, którzy są rzeczywiście samodzielni, przychodzą do mnie sami, nawet na własny ślub i mówią tak: panie Sebastianie, biorę ślub, zakochałem się, jestem szczęśliwy, bierzemy ślub tutaj, wtedy i wtedy, chcę wyglądać jak milion dolarów albo jak James Bond co najmniej. A ja mówię: dobrze, myślę tu o jakimś konkretnym przypadku w tej chwili, który mnie w ogóle zauroczył. Mężczyzna, o którym mówię, no, nie był jakiś mega przystojny, ani mega dobrą miał figurę, ani był jakiś hop do przodu człowiek, tylko taki raczej cichy, spokojny typ urzędnika, spłoszony, ale na tyle miał dużo w sobie siły i samozaparcia, że nie pozwolił pani na to, żeby nawet zobaczyła materiał, ani nawet wiedziała, co on będzie sobie szył na ten ślub. Więc dla mnie urósł w oczach po prostu niesamowicie, bo to była rzadkość, że żadna pani nie chciała tam rzeczywiście kontrolować, trzeba by na pewno dobrze się ubrał. Bo większość niestety przychodzi albo z narzeczoną, albo z matką, z siostrą, tam jeszcze z całą bandą i całą rodziną. A ten przyszedł sam. Są tacy jeszcze, tylko może nie aż tak mnie to zauroczyło, jak ten jeden, który potem, ja mam wtedy zamówił smoking. Uszyłem mu smoking szalowy, czarny, klasyczny, z muszką, butami. Wszystko było jak należy. I z kwiatkiem w butonierce. A nie z jakimś tam wiązką gałęzi, jak to oczywiście bywa w tej chwili. Przyszło mi na koniec tego wydarzenia, na jakiś tydzień po ślubie, takiego maila ze zdjęciem, ze swoją panią. I mówi, napisał w tym mailu, że ja mi bardzo dziękuję, że jest zachwycony. I że jak go zobaczyła żona przed tym ołtarzem, to ona się w nim jeszcze raz zakochała. No, to aż mi się po prostu ciepło zrobiło. Dokładnie. Jak ona go zobaczyła, to po prostu karpik. O, no to jeden z tych mężczyzn, którzy nie zostawiają wszystkiego kobietom. No wydaje mi się, że mężczyźni po prostu uważają, że jednak kobiety bardziej znają się na modzie. Tak, ale chciałem ci powiedzieć, że to rzeczywiście nie jest najczęściej. Najczęściej jest tak, chociaż bywają i skrajne przypadki. Przychodzi kobieta z mężczyzną, który ma być jej mężem i ona mu wybiera materiał. Wybiera mu kolor materiału, fason materiału, garnituru, pomysł na to i ona patrzy, czy jej to pasuje do bukietu, na przykład kwiatów, albo czy jej się w ogóle podoba, a facet obok siedzi, albo kiwa głową, albo rozmawia przez telefon. No może są wygodni, może im się po prostu nie chce samemu wybierać. No i tego nie rozumiem, bo jak można nie interesować się swoim wyglądem, zostawiasz to tak o... No, my tego nie zrozumiemy, bo my akurat lubimy dobierać, wybierać i tworzyć jakieś nowe ubrania. No dobrze, ale wiesz co, jak ten facet na przykład jedzie do salonu samochodowego, to on nie idzie do żony, żeby mu podpowiedziała, jaki ma nie, samochód wybrać, tak? Ewentualnie kolor. No nie, też nie. No chyba przecież ona by powiedziała, że mama kupi czerwony albo żółty, ją kupi żółty albo czerwony. Pod bukiet róż. Ale no to zastanawiam się, to jaki ten garnitur musi być, jeśli ma być pod kolor bukietu, to ma być jakiś kolorowy? Ja tego też nie rozumiem. Zupełnie nie. Bo jeśli chodzi o odcienie tkanin, to nijak się nie mają do odcieni płatków kwiatów. No to ewentualnie podszewka, no to jeszcze może być kwiatowa. Nie wiem.
jakim no. kluczem, ale to są jakieś wewnętrzne tam rozważania w no, każdy, głowach tych pań. Każdy jest inny, ale jak widać i tacy do ciebie wpadają, żeby coś uszyć. Więc... Tak, i na szczęście potrafię do każdego dotrzeć, z każdym się porozumieć i nawet te panie, które się pojawiają w mojej pracowni w związku z ubieraniem się ich narzeczonego, nie czują się skrępowane, jakby atakowane przeze mnie. Po prostu staram się rzeczowo uzmysłowić, że niekiedy błądzą w jakichś swoich decyzjach, a ewentualnie podpowiedzieć też mężczyźnie, żeby jednak wykrzesał z siebie trochę zainteresowania swoim wyglądem, żeby czuł się komfortowo, więc dopytuję się tak długo klienta, nie słuchając jego partnerki, na czym by mu zależało, aż on w końcu powie, co go najbardziej wnerwia w garniturach, czego nie znosi. Żeby... I w tym dniu, kiedy wszyscy mają być szczęśliwi, nie myślał facet, czy, że źle wygląda, albo że już jest przebrany, że jest niekomfortowo, tam się czuje. No. Ja ubieram od lat ludzi, którzy występują przed rzeszami na jakichś wystąpieniach, tudzież występach. Więc wiem, że komfort psychiczny przy takim wystąpieniu jest najważniejszy. Nie może człowiek wystąpić przed masą ludzi, fotografami, z fleszami, kamerami, jeśli się nie czuje komfortowo w tym, w czym jakby wygląda. Bo zawsze będzie źle wyglądał na zdjęciu, będzie gdzieś unikał tych zdjęć, będzie spleszony. No dokładnie. A on ma być uśmiechnięty, szczęśliwy. No to ważne jest, żeby być ubranym, a nie przebranym, prawda? Tak, i nic nie można na siłę mu narzucić, bo tam albo jeszcze sprawić, że będzie konflikt przed ślubem, bo ty nie chciałeś tej kamizelki, a mi się tamta podobała. I więc no, czasami te nasze rozmowy są żywiołowe, ale koniec końców przychodzą te panie do mnie i mi dziękują, że pomogłem, bo one wielu rzeczy nie wiedziały, chociaż wydawało im się, że wszystko wiedzą lepiej. No. Na szczęście udało mi się. No, a jak każdy jest zadowolony, to później taka pani też do ciebie przyjdzie, żeby uszyć sobie sukienkę. Tak, wyobraź sobie, że ten, że przychodzi pani po sukienkę, albo przychodzi mama jakiegoś faceta, który był przyjacielem, czy tam bratem, czy jakimś innym szwagrem na tym weselu i mówi, że tak, ta mama widziała tego tam młodego, że ona chce, żeby jej syn też tak dobrze wyglądał, więc mówi, synu, ja ci zapłacę za ten garnitur, tylko uszyj u tego Żukowskiego, bo to gdzieś tak wyglądał, jak tamten, co ja go widziałam. No. I tak ja zdobywam klientów, a nie billboardami na ulicach, czy z photoshopowanymi jakimiś zdjęciami w gazetach modowych, gdzie właściwie wszystko możesz nam narysować tym photoshopem. I żadnej zmarszczki nie będzie na garniturze, nic po prostu. No, to jak widać, masz cały przekrój społeczeństwa u siebie w salonie. Okej, Sebastian, bardzo ci dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Myślę, że tutaj po tej rozmowie mamy nawet jeszcze więcej tematów, o których moglibyśmy w przyszłości porozmawiać, bo tutaj no, temat jest praktycznie nieskończony. Ja ci bardzo dziękuję. Miło było spędzić tę godzinę na rozmowie. Ja również dziękuję. Bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich, którzy tego słuchają. No, to do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Cześć. Cześć. To już koniec naszej rozmowy z Sebastianem Żukowskim, który ma swoją pracownię na ulicy Andersa w Warszawie. Możecie go również znaleźć na Instagramie. Tam jest pod nickiem Warsaw Taylor. Jak gdybyście chcieli zobaczyć jakieś realizacje Sebastiana, które wykonałem u niego, to możecie wejść na moją stronę pangrono.pl i wyszukać tam takiego zielonego garnituru z bawełny z targów Pitti Uomo i kurtkę safari, taką beżową, wykonaną z lnu. Ona również towarzyszyła mi na targach Pitti Uomo we Florencji. Wpiszcie Pitti Uomo i dwa ostatnie artykuły prawdopodobnie będą właśnie zawierały elementy garderoby uszyte przez Sebastiana Żukowskiego. Zapraszam do czytania tego wpisu.
No i jak wam się podobała rozmowa? Czy zawód krawca jest według was interesujący? Według mnie tak, dlatego że przede wszystkim tworzymy coś niepowtarzalnego. Każdy element garderoby, który jest uszyty przez krawca, jest jedyny w swoim rodzaju i nie możemy szukać nawet takiego samego lub chociażby podobnego w sklepie czy po prostu u jakiegoś innego krawca, bo każdy ma swoje charakterystyczne elementy, które są wyjątkowe. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęciłem ciebie do tego, żeby spróbować uszyć coś u krawca. Ja już akurat wpadłem jak śliwka w kompot. Ja lubię tworzyć swoje ubrania właśnie u krawca. One są przede wszystkim takie, jakie chciałbym, żeby były, a nie muszę dopasowywać się do tego, co wisi na wieszaku. Przede wszystkim dopasowane są do mojej sylwetki i czuję się w nich pewnie i komfortowo. A przede wszystkim wiecie, co jest w tym najbardziej ekscytujące? Sam proces tworzenia, bo nigdy do końca nie wiemy, jak coś będzie wyglądać. Możemy mieć jakieś wyobrażenie w swojej głowie, ale efekt może być nawet zaskakująco dużo lepszy niż to, co na samym początku mieliśmy w wyobraźni. Ja was oczywiście zapraszam do spróbowania usług Sebastiana, no i czekam na was już za tydzień lub za kilka tygodni, bo nie wiem akurat, kiedy uda mi się nagrać kolejny odcinek. Już mam umówioną jedną osobę, która zapewne jest wam znana i jest też blogerem. Tak jak ja. Mam nadzieję, że słyszymy się już za niedługo. Do usłyszenia następnym razem i dzięki za uwagę. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.